Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Mamy dzisiaj wiadomości na 10 stycznia 2020 roku. O, ciekawe, czy nie powiedziałem 2019, chociaż raz w audycji, bo się zastanowiłem teraz, jak to mówiłem. Mam nadzieję, że nie. Mamy 2020, oczywiście. Faktycznie, troszeczkę dużo tych audycji ostatnio było. Nawet w komentarzach tutaj ktoś napisał, Piotr Jałkowski. No i proszę, doigrałeś się, Fenio. Jest komentarz. Czy ty myślisz, że jak tak często mogę przerywać wypoczynek, co chwila wstawać z leżaka i przerywać opalanie, albo w połowie przerywać filmy z Netflixa, żeby oglądać twoje? Chłopie, ogarnij się. Wysłałeś 137 minut i 48 sekund filmów mniej niż 24 godziny. Zdecydowanie bijesz na głowę Hollywood, i Bollywood razem wzięte. Ale ja nie mam tyle czasu co wszyscy. Rozumiem, jak ktoś chodzi do pracy, może się na chwilę urwać i obejrzeć film na komórce, albo jak jeździ, to wstając w korkach w samochodzie. Ludzie po prostu mają możliwości, ale nie ja. Ja wypoczywam i nie stać mnie na takie szastanie wolnym czasem. Zlicuj się, błagam i nie wmawiaj nam, że czasem sypiasz albo że chodzisz jeszcze na piłkę. Proszę cię, przecież nikt w to nie wierzy. No i był komentarz. A tak poważnie, dzięki za wszystko. Moje wsparcie dla ciebie na Patreonite to najlepiej wydana kasa w moim życiu. <laughs> Pozdro i dawaj do Nicei. No Piotr mnie zaprasza tutaj od dłuższego czasu do Nicei, ale okej, okay, odpowiemy na ten apel. Także jutro tylko dwie audycje Bob Lukas i potem widzimy się w Dzień Dobry Krypto. Nic poza tym, więc na spokojnie zdążycie obejrzeć te wszystkie filmy do tej pory. Pamiętajmy, że już niedługo będzie tutaj konferencja Blockchain i Finanse. No odbędzie się ona dokładnie w przyszły piątek 17. Stycznia. Czyli można jeszcze tutaj oczywiście zakupić bilety. Zobaczmy, gdzie ona się odbędzie, a więc mamy w centrum konferencyjnym Mass Mermaid Center at the Tides. Na dwóch scenach tematycznych blockchain i finanse zaprezentuje się aż 27 prelegentów. Poza ich wystąpieniami odbędzie się też sześć paneli dyskusyjnych, po trzech na każdą. Ze scen. Wśród potwierdzonych prelegentów znajdziemy takie nazwiska jak Rafał Zaorski, Łukasz Zgieb, Biswand, Bolesław Wojtowicz, Bogaty Men, Sławomir Mutumi, Freedomia.pl, Przemysław Słomski, Słomski US, Krzysztof Wojczar, Krzysztof Wojczar.pl, Paweł Cichowski, Nebula Network, Paweł Bilnicki, Zaróbmy se, Krzysztof Piech, Piotr Rutkowski, Ministerstwo Cyfryzacji, Arkadiusz Sieron Instytut Misesa, Marek Kirejczyk, Ed Works, Piot Włodarek, Tomasz Drwięga, Ethereum Parity, Artur Kuczmowski, Kancelaria Thomson Stein, czy dobrze znany jeden z naszych redaktorów Stokarz. Także tutaj te osoby będą dostępne na właśnie tej konferencji. Także zapraszam Was. A jeżeli ktoś chce się pojawić na tej konferencji, ja mam jeden darmowy bilet. Także ta osoba, która będzie mogła i będzie to imienne zaproszenie. No, nie do odsprzedaży. O, powiem tak: czyli ta osoba, która da komentarz, musi się pojawić albo będzie chciała się pojawić na tej konferencji, to niech da pod tym filmem komentarz. Konferencja bez niczego. A jeżeli chce zrobić dodatkowy komentarz, to niech zrobi obok, ale konferencja bez niczego i wtedy będę wiedział, z których tutaj osób wybrać i zrobimy losowanie przy kolejnej powiedzmy tutaj audycji. Także daj się znać i. Zapraszam na konferencję Blockchain i Finanse. Przejdźmy na paprykę, Zobaczmy, co tutaj się dzieje w ostatnich 24 godzinach. A więc, Bitcoin 7836 dolarów, czyli w ostatnich 24 godzinach minus 2,33%. MarketKa 209 miliardów dolarów, niecałe 2% w dół. Jeżeli chodzi o projekty, w sobie najlepiej poradziły, zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Lisk. 16% w górę. Nawet gdzieś tutaj były wiadomości o tym, że poszedł 50%. Będziemy o tym rozmawiać troszeczkę później. I czy to był pump and dump, czy nie, też dojdziemy do tego chwilę później i jak na to zwracać uwagę. Oprócz tego, kolejnym z poważnym wolumenem to jest swipe 10% i jeden dalej, zobaczmy, idziemy aż do Bitcoin SV. Kolejny poważny wolumen to jest 591 milionów dolarów 333%. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie gorzej poradziły, mamy Nexo minus 8,11, chwilę dalej zobaczmy, a więc Mindol minus 7,25 i Bitcoin Gold minus 5,74%. Zacznijmy od tematu przewodniego, ten, który się pojawił na winiecie z naszej audycji, a więc kolejki Jak zawsze czasów PRL-u. Dziękuję Łukasz za tą wiadomość, doszło dzisiaj do mnie od Ciebie. A więc zobaczmy. Widzimy, że Niemcy. Bankier.pl oczywiście pisze, Niemcy obniżają limit anonimowych zakupów złota. Od stycznia w Niemczech za gotówkę i bez okazywania dokumentów nie można kupić nawet 1,5 uncji złota. To kolejny przejaw nie tylko zwalczania gotówki, ale też postępującej represji finansowej, czytaj, regulacji. I widzimy, że to się właśnie wydarza na naszych oczach. Zobaczcie, jakie kolejki tutaj się tworzą przed miejscem, gdzie można jeszcze anonimowo kupić złoto. Przypomina to czasy PRL-u, czy nie? Dajcie znać. I oczywiście, opowiedzcie też o waszych tutaj spostrzeżeniach. Może cofnijmy się na chwilę w czasie, jak wyglądały te kolejki w PRL-u. Ja pamiętam, jak przez mgłę, gdzie stałem gdzieś tam w mięsnym sklepie i ja miałem chyba. Parę lat mniej na pewno niż 10, na pewno mniej niż 10, a moja mama sobie poszła obok do sklepu odzieżowego. Tam było troszeczkę mniej kolejek, ale widzimy, jak to wyglądało wcześniej. Sytuacja się powtarza. Widzimy tutaj na bankier.pl. Zobaczmy, za ile można było kupić. Do niedawna u naszych zachodnich sąsiadów można było kupić złoto inwestycyjne za 10 tysięcy euro i nikt nie zadawał zbędnych pytań. Ale od stycznia 2020 roku limit anonimowych transakcji gotówkowych w przypadku zakupu metali szlachetnych zostaje obniżony do zaledwie 2000 euro. To jest druga obniżka w ostatnim czasie. Przed rokiem 2017 anonimowo można było kupić złoto za 15 tysięcy euro. Czyli widzicie, to jest już druga obniżka. Mówi się też o regulacjach, które wchodzą we Włoszech w bardzo podobnym znaczeniu. Nie chodziło tutaj o złoto. Ale transakcje oparte na gotówce będzie można wykorzystać tylko do kwoty 2000 euro. Wszystko powyżej już trzeba płacić za pomocą karty debetowej czy kredytowej i to ma się zmniejszyć do 1000 euro rok później. Czyli widzicie jak regulacje niestety, ale wpływają. Ci ludzie by nie czekali po prostu tylko by powiedzieć e regulacje tutaj nam nic nie zrobią. A jednak anonimowo chcą Dalej kupić. Łukasz też mi wysłał informacje o tym, co się dzieje w Niemczech, bo jeżeli chodzi o kartę Coinbase, a bardziej platformę Coinbase, Coinbase wyrzucił moją niemiecką kartę kredytową. Mogę tylko płacić polską i kupić tam BTC, czyli Niemcy ogromnie tutaj wchodzą w anty, powiedzmy, wejścia na Coinbase. Sprawdźcie ostatnio, bo wiem, że niektóre osoby pisały, że na Coinbase mogą nadal kupować z Niemiec. Nic się nie wydarzyło, ale sprawdźcie, co się dzieje ostatnio. Czy to zależy od banku, czy nie, ale widzimy, że tutaj są problemy. I z rewolutem. też słyszymy ostatnio, gdzie osoby wyjeżdżają. Zrobię osobną audycję, żeby tam wprowadzić publiczne forum. Miało być dzisiaj, ale były ważniejsze tematy. I też... Po prostu rewolut nie działa już we wszystkich krajach, albo nawet nie pozwalają, jeżeli wyjeżdża się gdzieś poza jakiś kraj, używać rewoluta. Także to są ciekawe doniesienia ze świata. Tutaj sobie sprawdźmy, co się dzieje i jak kamery, a bardziej telefony komórkowe, wyparły. Nawet te cyfrowe kamery, które pojawiły się chwilę po zwykłych aparatach fotograficznych, widzimy kiedy tak naprawdę zaczęły się te digitalne, czyli cyfrowe kamery powiększać w latach 1995-1997. Nikony i inne można było tutaj już kupować, i świetnie te wzrosty tutaj działały. 121 milionów sprzedanych, właśnie tych urządzeń. W latach 2007-2009, ale zobaczcie, co się wydarzyło dalej. 15 milionów właśnie sprzedanych ostatnio, ze 121, tylko dlatego, że telefony komórkowe wyparły w ostatnich latach. Zobaczcie, jaki ten wzrost jest paraboliczny do telefonów. Wiemy, że no, zapytam Was szczerze: kto z Was bierze jeszcze ten duży. Cyfrowy aparat, o, o, oczywiście one robią o wiele lepsze zdjęcia niż aparaty w telefonach komórkowych, chociaż ostatnio te telefony komórkowe, powiem Wam szczerze, że 4K i inne też robią świetne zdjęcia. I widzimy, ile tutaj sprzedanych milionów smartfonów jest 1400, czyli ponad 1 e, miliard e, sprzedanych w roku zobaczmy, 2015. Także tak to się kształtuje. Panowie, tak, technologia wypiera inną technologię. Więc, no, trzeba się zastanowić, co jest na topie. Chociaż ostatnio zauważyłem jeden fajny trend: że takie właśnie aparaty wracają do łask. Ja mam akurat ten aparat, uwielbiam go i czasami robię z niego zdjęcia, aparat Moskwa 5 to jest jakaś tam tania podróbka z Rosji, powiedzmy tych niemieckich aparatów z 1955 roku 59, ale jak kiedykolwiek zapytałem rodziny, czy chcieliby zdjęcie powiedzmy z takiego aparatu 50-60 letniego, to nikt nie mówił, że chciałby użyć telefonu komórkowego, czyli widzę tutaj podobną, podobną rzecz, która się pewnie zachowa, tak jak w płytach winylowych, które wracają do łaz, pokazywaliśmy statystyki też wcześniej i te aparaty są w miarę tanie jeszcze na Allegro w Polsce, ale jeżeli chodzi już o Wielką Brytanię, sprawdźcie sobie różnicę w cenach. Hmm? I wtedy dowiecie się, że na przykład w Wielkiej Brytanii są, powracają do łask te aparaty, a niestety no, kolejna technologia wypiera pozostało. Charlie Bilello mówi o tym, co się dzieje na giełdzie i gospodarce w Stanach Zjednoczonych. I teraz takie jedno pytanie, bo wiemy, że S&P 500 jest na all time high, czyli na najwyższym punkcie Dow Jones, tak samo all time high, Nasdaq, tak samo ceny w Ameryce są też na all time high jeżeli chodzi o wzrosty no mamy 126 miesięczne jeżeli chodzi też o bezrobocie w Stanach Zjednoczonych jest na 3,5% czyli od 50 lat na najniższym poziomie i też jeżeli chodzi o prace, które się pojawiają od 110 miesięcy, one są w trybie wzrostowym praktycznie no i no, z tym jeszcze nie wiem ósemka bym się tutaj zastanawiał, czy Fed będzie chciał faktycznie obniżyć stopy procentowe czwarty raz w 2020 roku Wiemy, że to też może być związane oczywiście z dodrukiem Fed i na co te pieniądze idą, czy idą z powrotem na giełdę, czy nie, czy jesteśmy blisko końca, bo jeżeli bym słuchał ludzi, którzy grają na giełdach, to już w 2018 i powiedzmy pod koniec słyszałem 2019, w połowie 2019, że nie, nie, to już spada, to już będzie jeszcze niżej, ale coś od tych paru lat nie chce to spaść. I teraz mam pytanie do Was. Co Wy tak naprawdę robicie? Czy jesteście na longu, czy na shortcie, Czy nadal myślicie, że będą te paraboliczne wzrosty? Messari podaje ostatnie ruchy na Tethera, a więc 15 milionów Tetera właśnie przechodzi na Blockstream Liquid Sidechain, czyli to, co jest wytworzone przez Blockstream. Czyli e, niektórzy uważają, że właśnie ten sidechain, blockchaina na Bitcoinie, powoduje anonimowość albo bardziej prywatność, i wtedy. Jedne z jakich tutaj słyszałem, dlaczego tak się dzieje, to to, że inwestorzy nie chcą być po prostu transparentni i pojawiać się na whale alert, i dlatego na likwidzie to jest niemożliwe, i wtedy oni się nie pojawią na whale alert, i ludzie nie będą patrzeć na whale alert, kiedy oni na przykład kupują ogromne albo sprzedają ilości, i to nie będzie dalej tak transparentne. Ale dobra, z drugiej strony widzimy, że wcześniej Paula Ardino mówi, że wszystko jest tutaj poparte popytem i dlatego jest taki ruch. A pamiętamy, że w 2019 roku Tether też miał migrację z BTC Omni Layer, czyli jeszcze z bardzo transparentnego systemu do mniej, ale nadal transparentnego Ethereum. A teraz już przechodzimy do jeszcze bardziej prywatnego, a może nawet anonimowego Liquid Sidechain. Kolejna informacja: Mike Dudas i Panama jest nową Maltą. Tutaj będę bardzo bacznie obserwował, co się dzieje. I nawet z naszym polskim Bitbayem albo z Binance, czy na przykład nagle z Turcji Binance nie przeniesie się też na Panamę. Dlaczego? Bo Deribit właśnie przechodzi na Panamę, czyli jedna z kryptoderywatywów, czyli wiadomo, Deribit można było tam grać sobie na spokojnie z Holandii, tam gdzie byli, właśnie teraz niestety albo stety przechodzą na Panamę. Bo tam będą mogli spokojnie funkcjonować. I te AMLD 5 regulacje, które wchodzą, ich nie obejmą. Także widzimy, w jakim kierunku to idzie. Teraz wróćmy do Niemiec, wróćmy do Włoch, wróćmy do regulacji. Zaraz sobie też powiemy, co się prawdopodobnie dzieje z XRP, to jest też ciekawe. Ale zobaczymy. Faktycznie, że te regulacje Wyprą i te niektóre predykcje, które mówią, że regulacje. Po Pomogą wy wykosić kryptowaluty w kolejnej dekadzie? Zobaczymy, ale widzimy, w jakim kierunku to niestety idzie. Kolejną informacją jest Daily Hodl, Zaraz wrócimy do Twittera na chwilę. Tutaj Alex Kruger, który ostatnio no, troszeczkę pesymistycznie wypowiada się na temat BTC, ale tutaj ani w to, ani w tą widzę. Dlaczego? Mamy tutaj informację o tym, czy Bitcoin halving jest już wliczony w cenę, czyli priced in. I z jednej strony uważa, że Hmm. Można powiedzieć, że pricing jego zdaniem to znaczy, że market jest już ustanowiony przed halvingiem i wiemy znamy już cenę i już tutaj więcej się nie wydarzy. Jeżeli chodzi od strony podaży, no to większość tutaj pojawia się z nowymi inwestorami i po prostu to ta strona jest niewliczona jeszcze w cenę. Jeżeli pojawią się nowe osoby, ale te właśnie ta, ta strona, gdzie mamy górników, którzy reagują na cenę przy halvingu Tutaj cena może iść w górę lub w dół, więc wszystko zależy od ceny. To o czym cały czas powtarzam, to co się wydarzy przy halwingu, będzie nam mówiło o kolejnych 6 miesiącach ceny Bitcoina, i to jest też bardzo ważne, żeby to mieć na uwadze. A dlaczego? No bo górnicy albo zaczną sprzedawać już przed halwingiem, bo widzą jak cena się kształtuje, albo po halwingu, bo też widzą jak cena się kształtuje, i obyśmy nie mieli po prostu sytuacji z Litecoinem. Nie wyobrażam się, żeby tak było, ale zawsze słuchamy dwóch stron płotu. Okej, okay, tweet z dzisiaj, tak samo, no już ze wczoraj można powiedzieć, gdzie słuchacie tej audycji. A więc Mike Dudas mówi o tym, że Ripple Labs będzie miał sprawę sądową w federalnym sądzie. To już nie będzie lokalny sąd, ale właśnie w federalnym. Dlaczego? Bo Mike Dudas zrobił tu swój research w tym artykule. Gdzie on mówi o tym, widzimy, to jest Mike Dudas, przedstawia wszystko, co się działo z XRP przez wiele lat. I jego zdaniem, to nie jest na razie oczywiście sąd czy sprawa sądowa, która może tutaj się wydarzyć, ale to jest jego research. Ripple stworzyło XRP. I podpunkt drugi, jako firma używa swoich agentów do tego, żeby sprzedawać, powiedzmy, nadwyżkę XRP, czyli mowa jest tutaj o koncie escrow zapewne i dalej dodaję po prostu prawdziwy biznes. Ripple Labs jest to, że sprzedaje XRP dla inwestorów, tych, którzy się pojawiają lub tych, którzy wierzą w ten projekt. I powiązania, jakie tutaj są pomiędzy Ripple Labs a XRP, to jest po prostu cyfrowe aktywo, które jest tutaj brane pod uwagę. No już się oczywiście memy pojawiły z Bradem Galinghausem jako no wiadomo, kto już tutaj nie chce, ale to jest ciekawe, co tutaj jest. Ripple i XRP historia. Niektóre osoby dodają dokładnie, co się wydarzało w danym czasie, jeżeli chodzi o Ripple i XRP w 2018. Różnica pomiędzy Ripple, XRP, wszystkie tweety, które tutaj były praktycznie przekazywane, to na przykład jak David Schwartz, albo David Schwartz mówi o tym, że Ripple nie stworzył XRP. Dalej też mamy różne. Dowody na to, które mogą no, zaważyć w sądzie, można powiedzieć. Widzimy, że Ripple Labs zmienia z Ripples na XRP, żeby to było osobne, nie myliło się pewnie też z, z inwestorami. No i kolejne różne tutaj ciekawe informacje, gdzie nawet w 2016 SBI pisze tutaj w swoim papierze, że Ripple Labs no, ma tutaj. E, wydaje swoje XRP i je uruchamia. Czyli no tutaj są wszystkie te dowody, które łączą fakty, oczywiście oni się z tym nie wspierają, chociażby widzieliśmy, że reklamy, które pojawiały się w ostatnim roku już nie miały XRP w logo, tylko były na Ripple już z nazwą Ripple, bez XRP. I często mm, też jest to mówione, że to po prostu jest sobie XRP i w żadnym wypadku nie powinniśmy oczekiwać wzrostów. Ostatnia jest właśnie taka też e, tutaj Retoryka, i mamy też obronę tutaj w 2018 Corey Johnson, nie jesteśmy Securities, w 2018 Galling House. Ja zostawię ten link, bo tu macie praktycznie wszystko: wszystkie tweety, nawet te tweety, które mogły powodować, no to, że inwestorzy mogli być zmyleni z dekka, więc nie wiem, czy to jest wykorzystywane w sądzie, czy nie. Ale też mamy oczywiście drugą stronę, zaraz do niej przejdziemy. Jeszcze mamy Crypto Gains, który mówi o sędzi, który mówi o tym, że XRP. Specjalnie był wykreowany przez Ripple, żeby zrzucać je na inwestorach, tych, które się pojawiają. Dla personalnych, no tutaj bym się nie zgodził z tym, jeżeli sąd zadecyduje inaczej, to będzie inaczej. Wiemy, jakich prawników mają Ripple, i tutaj jest bardzo dużo jeszcze od tego, ale oprócz tego mamy drugą stronę, która mówi, jeżeli XRP miałby być skamem, to byłby to najbardziej Poparty przez regulacje, yy, który idzie z regulacjami, poparty przez międzynarodowe organizacje, Wall Street i inne finansowe organizacje, miliardy dolarów, które tutaj były wrzucone, centralne banki yy, i wtedy jakikolwiek The Bishop widział. Czyli to by było większe niż powiedzmy jego zdaniem BitConnect, ale oczywiście, no zobaczymy. XRP ma świetnych prawników, EOS sobie poradziło w pewien sposób też za pomocą świetnych prawników z SEC. Co tutaj się wydarzy dalej? Czy będzie faktycznie ta sprawa sądowa? Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. The Daily Huddle, tutaj informacja jest ciekawa. Osoba, która podrabiała, powiedzmy, paszporty. Tu mamy osobę Arins Mikael Ozor, albo Michael Ozor, z Bowie, Maryland, który zostanie właśnie osądzony. 36-letni mężczyzna, który, no... Fałszował paszporty, otworzył parę kont bankowych i teraz będzie mu grozić do 10 lat więzienia. Oczywiście tu jest to podpięte, że blockchain może temu zaradzić, bo wiemy, że już niektóre kraje zastanawiają się, właśnie, i niektóre chyba już wprowadzają na blockchainie identyfikację. Czy to jest związane z jakąkolwiek kryptowalutą? Nie sądzę do tej pory, chociaż mogę się mylić. Dajcie mi znać. Dalej mamy Daily hodl i predykcję. No. Początek roku, także nadal prognozy. Tym razem to jest shift commercial z BitPay'a. Sony Sync. mówi, że Bitcoin osiągnie w tym roku 20 tysięcy dolarów, ale nie przez to, że mamy halving. Także skupimy się na tej informacji, że nie przez halving, ale dlaczego. A więc przez to, że mamy takie firmy, firmy rządy jak Chiny, Rosja i Indie, które mogą zalegalizować Bitcoina. I pojawią się nowe firmy, nowe rywale, Facebooka na przykład, no, i amerykański rząd też może tutaj zrobić coś w tym przypadku, i wtedy jego zdanie, dlatego Bitcoin będzie kosztował 20 tysięcy dolarów. Wracając tutaj właśnie do XRP, bo akurat jest y, jeszcze raz ta informacja w tym samym artykule o Bitboxie, który usuwa wszystkie pary z XRP. No to właśnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że będę obserwował powiązanie z SBI, jakie jest nadal, bo wiemy, że SBI chce wejść na amerykański rynek y, za pomocą innych firm tutaj albo już jest pewnie na amerykańskim rynku, ale widzieliśmy te informacje, które tutaj się pojawiały i ja będę po prostu obserwował w kolejnych miesiącach co tutaj się dzieje pomiędzy SBI a XRP. Jeżeli nic, no to nic się nie dzieje i też jeżeli ta sprawa nie dojdzie do skutku, też się nic nie dzieje. Ale takie mamy informacje na dzień dzisiejszy, ani inne. News PTC, przejdźmy do Lisk'a, a więc altcoin Lisk. wzrósł 50%, teraz widzimy, że te 50% zanikły. Ale zobaczmy dokładniej, co tutaj się wydarzyło. Aha, czyli nie ma tutaj jakichś poważnych wieści. Dajcie znać w komentarzach, czy ten artykuł czegoś nie ominął. Oczywiście, jeżeli chodzi o Lisk. ale zauważam jedną rzecz, że to po prostu prawdopodobnie było déjà vu. Czy tak się zdarza? Zobaczymy, ale wiecie, jak na to, to najlepiej sprawdzić? Sprawdzić po prostu cenę następnego dnia albo dwa dni później. Czy Lisk powrócił do swojej ceny? Jeżeli tak, wtedy to, wtedy to wiemy, że to był pump and dump. A jeżeli. Nie będzie nadal się utrzymywał na tej cenie, to znaczy, że coś się dzieje za kulisami. Zobaczcie na ten artykuł. Nie jest on związany z krypto, ale dlaczego ludzie w krypto też tracą swoje pieniądze? A tutaj mamy Zwykły Świat, Wielka Brytania, Daily Mail i widzimy, co tutaj się wydarzyło. A więc osoba w wieku, powiedzmy, 20 około lat miała Insta Scam, okazało się, gdzie około 1000 inwestorów straciło 3,5 miliona dolarów łącznie. Dlatego, że ta osoba po prostu wysyłała wiadomości do nich, że mogą zarobić, oczywiście. Zobaczmy, jaką sumę forex trader, czyli, wiadomo, traderzy na forexie, a dokładnie ten pan, Gurwin Singh, 20 lat, obiecywał swoim inwestorom osoby w wieku 20-20 paru lat, 18-25, o, stracili poważnej ilości pieniędzy, bo obiecywał około 300 dolarów dziennie powiedzmy wzrostów, czy, 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 czy zwrotu z inwestycji. Każdy mógł wypłacać po chwili. No, jeżeli taka osoba pokazywała się, powiedzmy, z takim Ferrari, z samolotami i innymi rzeczami, no to wiadomo, że osoby bardziej tutaj wierzyły w to, co robi ta, ten pan. Widzimy, że nawet tutaj pojawiały się jakieś kursy wejścia za 2,5 tysiąca dolarów. Ale jeżeli to się dzieje w takim świecie, to nie dziwmy się, że to też się dzieje w świecie krypto. Kolejna informacja: CryptoSlate, Hex Origin Address, czyli oryginalny adres HEXA, kompletnie tutaj opróżniony. Około 7 milionów dolarów już wyszło z tego adresu. Czyli 36 różnych transakcji po 1337 Ethereum tym razem. A teraz mamy 192 tysiące, właśnie one wyszły i mamy na tym adresie już pewnie zero. Zobaczmy, jak sobie w tym czasie poradził Hex od samego początku. 93,6% jest niżej od zaczęcia, gdzie Hex podawał, że może zarobić swoim inwestorom 2,5 roku 10 tysięcy profitu. No i niestety tutaj nie ma nic. Sprawdziłem, co pisze Richard Hart, no i jest nasz kolega, który mówi o tym, że denerwuje mnie ilość głupich osób na Twitterze, Dlaczego? Bo to, że przesyłamy tylko Ethereum na inne konta, no to oczywiście, że to będziemy robić. Dlaczego mamy tego nie robić? Tylko idioci tak naprawdę mówią, że ten system nie działa jak powinien. No, cena chyba też ocenia, czy ten system działa jak powinien, czy nie. I widzę dalej, że pisze wszystko to jest jak clickbait albo po to, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę. No, z drugiej strony widzimy prawdziwe oblicze pana Richarda Harta gdzie, no, już troszeczkę jest mniej delikatny, nawet w komunikacji tutaj na Twitterze. I niektóre widziałem tutaj są usuwane, no, może nie usuwane, ale powiedzmy blokowane tak z bomby, żeby były od razu widoczne przez pana Richarda Harta. Zobaczcie też, co Mike Satoshi znalazł, aż <noise> dzisiaj się zaśmiałem. No, ciekawie, ciekawe, może tutaj niech Mike Satoshi sam o tym opowie. Sprawdźmy, co Mike zauważył na blockchain.com. Słuchajcie, jesteśmy na stronie blockchain.com. Wczoraj zauważyłem, myślałem, że to może był e, myślałem, że to może była, mm, że to może była. Błąd, może był błąd i wety, ale nie. E, słuchajcie, po prostu mistrzostwo świata. Przyjrzyjcie się tutaj dwóm rzeczom. No wysokość, ok, to jest poprawna wartość, haszysz. To <laughs> po prostu mistrzostwo świata, ten haszysz tutaj w tym <laughs> miejscu na blockchain.com, to jest tłumaczenie chyba na język polski, bo to oni tłumaczą e, stronę, to po prostu jest jakiś dramat. Dramat, nędza. Aż to wrzucam za chwilę, to wrzucę, po prostu zrobię screenshot. Wrzucę to po prostu na, na forum Bitcoin Polska. Znaczy na Bitcoin Polska sekcja memów po prostu dramat. No, no, tłumaczenie po prostu. <grym> <Nie>. <grym> Także widzicie, haszysz, zaminowany górnik i rozmiar. Bardziej zaminowany haszysz. No to świetnie to tutaj wygląda, ale ciekawe spostrzeżenia. Dzięki Mike. Bitcoinis przypomina tutaj o Walesach, czyli wielorybach w świecie krypto. Dlaczego? bo Into, The blog zrobił tutaj swój research na temat adresów, które przechowują więcej niż 1% danej kryptowaluty. Na przykład BTC 39 adresów przechowuje 11,1%. W Ethereum mamy 154 adresy, które przechowują 40%. Ethereum. W Bitcoin Cash 105 adresów, które przechowują 28%. W Litecoinie jest 120 adresów, które przechowują 47% wszystkich dostępnych kryptowalut. W Bitcoin SV 104 adresy, które przechowują 25%. W Cardano 39 adresów, które przechowują 40%. I w Tetherze 140 adresów, które przechowują więcej niż 58%. Czyli łącznie mamy tutaj 461 kryptoadresów, które przechowują 40% wszystkich Ethereum, ADA, Litecoin, USDT, no i tutaj te inne, które wymieniliśmy. I to może mieć efekt na cenę a nie tylko sam BTC w przyszłości. Ich zdaniem. Being Crypto, i tutaj mamy, można powiedzieć, no, wypowiedź jednego z Walesów na Bitfinexie, że nie tylko jego zdaniem giełdy takie jak Okex i Huobi fałszują swoje wolumeny nadal, ale jest nim też Binance, bo jeżeli chodzi o tą osobę Joe 007, CoinMarketCap pokazuje, że Binance, ma tutaj wolumen dzienny w granicach 1,2 miliarda dolarów, ale jeżeli sobie przejdziemy na Bitwise, realne dane, no to wtedy one spadają do 735 milionów. Także tak, to jest duża suma, powiem Wam szczerze, 735 milionów, ale w porównaniu do 1,2 miliarda, no to nie wiem, czy teraz trzeba mieć problem z Call Market Cap, że źle pokazują, albo można sprawdzić tutaj właśnie na. Innej, innym podmiocie takim jak właśnie Bitwise Real Exchange Data i dlatego tutaj mamy tą różnicę z 1,2 miliarda, a prawdziwa wynosi jego zdaniem 735 milionów dziennego wolumen. CryptoGlobe zauważa z kolei, że Interpol i kolaboracja tutaj z światem krypto powoduje to, że zredukowała się ilość na przykład no, tych złośliwych oprogramowań w 78%, które kopały powiedzmy tutaj na przykład Monero i inne kryptowaluty na urządzeniach innych osób. Także mają tutaj to swoje oprogramowania, które wykrywają to dużo szybciej i 78% spadły właśnie te. Ich zdaniem oczywiście Interpolu, że spadła ta liczba o 78%. Decrypt dalej zastanawia się, czy to jest wczesny powiedzmy prima aprilis. Kwietniowy, ale dlaczego? A więc pojawia się nowy stablecoin oparty na sardynkach. Tak, dobrze usłyszeliście, nie musicie przewijać. Sardynki będą właśnie tutaj połączone z tym stablecoinem, oparte dokładnie do puszek sardynek. I na razie nie wiemy, jak bardzo poważny jest ten projekt, <grym> ale bardzo możliwe, że to jest jakiś wczesny projekt, który będzie oparty faktycznie na tym mamy złoto, mieliśmy wcześniej mamy srebro, ale jeszcze o sardynkach nie słyszałem w świecie krypto. Zostawiam wam ten artykuł, może też się razem tutaj zaznajomicie z tym projektem. Tajlandzki komercyjny bank SCB będzie partnerem Ripple, żeby stworzyć tutaj mobilne aplikacje, czyli do swoich 16 milionów klientów właśnie Ripple Labs będzie pracował nad SCB Mobile. Payment Application. Czyli będzie to pewnie aplikacja, która będzie pozwalała swoim użytkownikom z tego właśnie banku z Tajlandii na opłaty pewnie też za pomocą Ripple, czyli będzie wprowadzać swój projekt, żeby użytkownicy tego banku mogli wysyłać za pomocą pewnie Ripple tutaj transfery o bardzo niskim koszcie. Także widzimy, że kolejne partnerstwo tutaj się szykuje Ripple A z CB, z Tajlandzkim Bankiem. Siam. Tutaj mamy coś ciekawego, a więc widzimy, że mamy podpis na euro, i zastanawia się ta osoba, czy powiedzmy za 200 lat nadal będziemy podpisywać tak banknoty, jak to robi dzisiaj Europejski Centralny Bank. Ciekawie. You Today informuje nas o 10% bitcoina, które są kontrolowane teraz przez kryptogiełdy, czyli są na giełdach. Wcześniej to było jeszcze parę miesięcy temu 6,7%. Dzisiaj. Ta właśnie liczba wzrasta do ponad 10%, więc na giełdach tyle jest właśnie przechowywanych wszystkich bitcoinów. Nowa informacja w sprawie Kega Wrighta i Iry Kleiman, to co się dzieje w Miami, w sądzie, a więc pojawia się nagle Tulip Trust numer 3, do którego dochodzą właśnie tutaj prawnicy, obrońcy brata Dave'a Claymana, że widzą, że jest takie coś jak Tulip Trust, które wcześniej nie było przedstawiane w dokumencie, i czy można na niego odpowiedzieć? Co ono oznacza? Niektórzy tutaj spekulują, ale daleko od spekulacji, że bardzo możliwe, że ten tulip Trust numer 3 zawiera klucze do Tulipa Trusta numer 1 i 2. <grych> Już się gubię, powiem wam szczerze, więc poczekam na prawdziwą informację, co się wydarzy w sądzie po styczniu, na koniec stycznia, albo po tych właśnie wszystkich ludziach, którzy będą przepytywani przez sąd. Coinspeaker i Binance dodaje, na kontraktach futures Litecoin. No, a więc mamy dostępny Litecoin, który jest też na 75X, czyli kolejna kryptowaluta. Więc do tej pory mamy BTC, Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, EOS i teraz do tego dochodzi Litecoin na dźwigni na Binance. Ok, przejdźmy na polskie newsy: BitHub. Mamy tylko wczoraj 20 miliardów na Bitcoin Futures. Czy to będzie dobry rok dla instrumentów pochodnych BTC? Tutaj właśnie się nad tym. Zastanawiają. Wiemy czym są kontrakty Futures. Zyskułem na popularności, od kiedy w 2017 roku Chicago Mercantile Exchange CME i Chicago Board Options Exchange CBOE udostępniły inwestorom instytucjonalnym możliwość handlu instrumentami pochodnymi BTC. A widzimy, że z dzisiejszych doniesień z Twittera pokazują jak bardzo wzrósł dzienny wolumen obrotu kontraktami Futures na Bitcoiny na 12 popularnych giełdach. Teraz może to się łączy z tym, dlaczego 10% już mamy bitcoinów na giełdach, a nie 6% jak parę miesięcy temu. Czy giełdy wygrywają na nas tymi bitcoinami, czy nie? No, ciekawe dane. Dane nie ma ostatnie 30 dni a bardzo możliwe, że po prostu ludzie częściej grają też, dobra, powiedzmy, że to ma dwa końce, po prostu ludzie więcej grają bitcoinami na kontraktach futures. Dane obejmują ostatnie 30 dni, wczoraj zaś rynek odnotował szczyt o wartości przekraczającej 20 miliardów dolarów, większość aktywności pochodziła z giełdy OKEX, HUOBI i BITMEX. Po kilku dniach od uruchomienia futures na altcoiny, dostawki dołączyła również Binance. Jeśli chodzi o CME i BACT, ich udział jest póki co... Niewielki. Także czy to będzie ten rok? Zobaczymy. Dalej na BitHubie, czy Ethereum jest niedowartościowane? A więc sprawdźmy. Ilość nowych adresów generowanych codziennie w Ethereum wskazuje na to, że sieć stale się powiększa. Można również powiedzieć, że rośnie ona w tym samym tempie co w połowie 2019 roku. Obserwowaliśmy wówczas wzrost kursu Ethereum. Wycena kryptowaluty była wówczas wyższa praktycznie o 100%. Trudno jednak stwierdzić z całą pewnością, czy w obecnym trendzie spadkowym Ethereum rynek zechce wziąć pod uwagę wyłącznie wzrost sieci. Mówi się, że istnieją trzy podstawowe czynniki, które wpływają na średnio i długoterminowy trend wzrostu sieci blockchain. Są to rozmiar sieci, wzrost aktywności użytkowników i wzrost aktywności deweloperów. Z perspektywy krótkoterminowej, głównie w skryptolucji, w tym czy Bitcoin, czy Ethereum, wydają się być bardziej zależne od trendów na rynkach giełdowych niż od szeroko pojętych fundamentów. Także jeżeli chcecie usłyszeć więcej, zapraszam do tego artykułu. Dalej zobaczmy, a tutaj też mamy artykuł, że Ethereum jest, dodałem tutaj chwilę po tym, na Granicy 35% sprzedaży, jeżeli wyjdziemy w jeszcze niższe rejony. Zostawię tym osobom, które interesują się Ethereum, będzie dodany link. Dalej mamy beefman.org Akademia WIT. Część czwarta, zarabiamy na dywidendzie z giełdy. Tu można poczytać o tym projekcie. Jeden dalej, zobaczmy, co tutaj mamy. A więc giełda Binance przekazuje 1 milion dolarów BNB na rzecz walki z pożarami w Australii. Czyli świetna. Inicjatywa i jeszcze gdzieś tutaj widziałem jeden artykuł, ale chyba mi uciekł. O, kiedy Alt Season. To jest ciekawe pytanie. A więc biorąc pod uwagę te ustalenia, kolejny sezon na alty wydaje się być daleką przyszłością. Więcej nie powiem. Musicie przeczytać ten artykuł. Dalej Tokeneo News, Wenezuela. Reżim Maduro zmusza firmy do akceptacji rządowej kryptowaluty Petro. Także tutaj więcej na ten temat. Tokeneo News też mówi o Chainlink, jeden z najbardziej obiecujących altcoinów. Też tutaj zapraszam. To kanał news, prace nad stablecoinem Facebooka trwają. Kalibra poszukuje specjalistów do spraw marketingu. Widzimy, że się tutaj nie poddają. Komparik, chińska sieć blockchaina wystartuje w kwietniu 2020 roku, czyli tutaj widzimy, że zaczynają działać pod względem właśnie tego blockchaina chińskiego. Komparik Bitcoin w USA była CEO, Bakt pomoże w regulacji rynku kryptowalut. A dlaczego? A więc była CEO BACT i nowa senator Kelly Loffler pomoże teraz w pracach dotyczących regulacji rynku kryptowalut w USA. Ma wesprzec w tym celu Commodity Futures Trading Commissions, CFTC. Lofrer będzie też członkiną Agriculture Committee, senackiego komitetu, który zatwierdza nominację przewodniczącego i komisarza w CFTC i decyduje, czy CFTC zostanie ponownie powołane na federalnego regulatora. Ja bym tutaj uważał dwie strony płotu. A więc należałoby też poczytać, kto panią... Właśnie ową tutaj bardzo wspiera. A więc Donald Trump. Dlatego się znalazła w Senacie i wspiera właśnie kandydata na nowego prezydenta Donalda Trumpa. I teraz, czy pomoże, czy zaszkodzi? Oto jest pytanie. Komparik Bitcoin będzie spadał w kierunku 7,660 dolarów, twierdzi Maksymilian Bączkowski. I na koniec mamy Grupa Lazarus. Kradnie kryptowaluty za pomocą. Telegramu, Czyli widzimy, że Korea Północna korzysta z ciemnych stron kryptowalut. Ponad jej hakerzy starają się kraść cyfrowe waluty i potem opłacać za ich pomocą nielegalne działania. Słynna stała się zwłaszcza grupa Lazarus. Zobaczmy, jak to się odbywa. A więc po zainfekowaniu systemu osoby atakujące mogą uzyskać do niego dostęp zdalnie i przywłaszczyć sobie kryptowaluty użytkownika. Do tej pory ekspertom udało się zidentyfikować wiele ofiar w całej Europie, ale także w Chinach. Co więcej, wiele ofiar nie były osobami fizycznymi, ale firmami z rynku kryptowalut. Jednak nadal nie wiadomo, ile hakerzy zdołali ukraść środki albo środków podczas nowej kampanii. Dowiadujemy się na bitcoin.pl. No i na koniec Iran vs USA. Prawdziwe powody konfliktu. Tu już też możecie dowiedzieć się więcej, a my przejdźmy może do YouTube'a CryptoDev. Zobaczmy naszych YouTuberów z ostatnich 24 godzin. Analiza kryptowalut. Ekonomia. Jeden dalej to jest kryptoholik, Jak zrobiłem 12 tysięcy procent na Chainlink. Nie Clickbait. Wow. Tomasz Rozmus, Bitcoin, Złoto i Ropa w obliczu konfliktu Iran, Vs. USA. Kryptoraport, co wpłynie na cenę BTC? Jakie wydarzenia stoją za wzrostem kryptowalut? Co tam w sieci? FX Max, ekonomia PKB, inflacja, kurs analizy fundamentalnej, fil konieczny, podsumowanie roku 2019 na rynku kryptowalut i złota. Blok prezesa, wojny nie będzie, można się rozejść. Kryptowaluty, akcje, surowcy Forex. Dalej jest Max Acoszi, a o tym mówiliśmy dzisiaj z tej audycji. Konflikt w Iranie, udanym testem BTC. Czy komputer kwantowy od Google zagroził Bitcoinowi? Newsflash. No i o haszyszu. Także też się dowiedzieliśmy, że jest w krypcie. W, krypcie, w krypto. No i zobaczmy komentarze. Elon Jobs, CEO Dzięki Feni za tłumaczenie. Nie ma problemu. Dalej Tomasz Tętnowski, dzięki której powstała ta audycja wcześniejsza. I, I dzięki, dzięki za to Tomasz. I on tu właśnie podaje, co może się wydarzyć często. I nawet na TradingView dodaje linki. Także zapraszam w komentarzach. Można sobie pod każdym filmem, powiedzmy tutaj akurat w kryptoporadniku był ostatni. Luki, dzięki mordo. <grytaki> dzięki. Elon Jobs, dzięki Feni za kolejny kurs angielskiego. Nie ma problemu. Za darmo. Zobaczcie. Stasiu, no i co do altcoinów, nie zgadzam się z Bobem. Jak o bitcoinie znów będzie głośno, to wejdzie ulica, która rzuci się na kryptowaluty, które mniej kosztują. Czysta psychologia posiadania większej ilości sztuk. A po drugie, YouTube i fora internetowe będą przepełnione sugestiami, jakie altcoiny mają mega potencjał wzrostu. A ludzie się po prostu posłuchają i je kupią co wywoła ogromne FOMO i powtórzy się sytuacja z 2017 roku. Żadne fundamenty wtedy nie będą się liczyły. Nawet regulacje, panie Stasiu. <grytanie> zobaczymy. Oczywiście możesz mieć rację. Bardzo możliwe, że możemy dojść do właśnie takich granic, jak w 2017 roku. Wtedy było troszeczkę luźniej na rynku, jeżeli chodzi o nasz oddech kryptowalutowy. No ale zobaczymy. Może faktycznie, jak Bitcoin wyskoczy do tego all-time high, będzie taka sytuacja. No, Piotra już czytaliśmy na początku tej audycji. Mateusz Siciak, no jasne, że każdy jest tu dla kasy. Nie na darmo BTC ma. Miano store of value, żeby na tym zarobić. Przecież nikt nie kupuje złota inwestycyjnego, bo ładnie wygląda tylko po to, żeby zarobić. Jest doskonale. Widać, spełnia się w swoim zadaniu. Do rozwiązywania innych problemów są inne kryptowaluty. Pamiętajcie, inne kryptowaluty, a tutaj spełnia świetne swoje zadanie. Altonius. pozdrawiam wierszopisarza. Yy, oczywiście z innego kanału, ale pozdrawiam. Jeśli dolar pokrywa Tether w 70%, to znaczy, że płacimy 30% prowizji za kupno tego skamu. Wniosek jest taki, że realna cena bitcoina pompowała, pompowana jest Tetherem o 30% niższa. Hmm. Ciekawe spostrzeżenie. Hmm. Zobaczymy, zobaczymy kryptos. Rafał, jedno mi się podoba, co on powiedział i zgadzam się z tym na 100%, że jesteśmy tu przede wszystkim dla kasy. Oczywiście są wyjątki, ale większość jest, żeby zarobić. Ja mam z dekka odmienne zdanie. Troszeczkę. Chodzi tylko o te wyjątki. Dobrze, że to dodałeś, bo nie zawsze kasa jest najważniejsza. Patryk Złotowski, pamiętam szum z teterem, jak rozpoczęły się wzrosty w 2019. Wtedy też była rozkwinka na ten temat, że pompa sztuczna, manipulacja, wtedy nie kupiłem i ominęły mnie takie wzrosty, mniej rozkminy, więcej analizy wykresu i spojrzenia makro. Czyli widzicie, jeżeli Patryk Złotowski by nie widział tych wszystkich wiadomości, które spowodowały to, że nie kupił. A widzimy, jaki jest rynek krypto. Rynek krypto ma swoje prawa. My to sobie możemy mówić o XRP, że sobie nie radzi. Powiedzmy, pod względem jakichś tutaj nowych wiadomości, a technologicznie sobie świetnie radzi, powiedzmy z bankami. No ale. Druga strona to jest krypto, i tak samo różne inne kryptowaluty bardzo świetnie sobie poradziły na początku 2019 roku, a też mówiliśmy wtedy o Tetherze, że to nagle zaraz zaniknie, nie będzie Tethera. Więc Patryk Złotowski masz absolutną rację, jeżeli chodzi o to. Tylko zastanawiam się, czy faktycznie coś w tym jest. A jeżeli inwestujesz, wiedząc o dwóch rzeczach, a nie tylko o jednej, no to wtedy masz lepsze podejście do swojej inwestycji. No szkoda, że nie zainwestowałeś tym razem, ale zobaczymy czy kolejnym razem będziesz miał inne spojrzenie. Dziękuję za twój komentarz. Krzysztof Dąbrowski, czy tylko mnie denerwuje ten cały Ciko i jego teorie spiskowe? Zawsze jak się mówi o drugich stronach niewygodnych, to już mamy teorie spiskowe. Może nie zawsze, ale często. Do niedawna przecież teorią spiskową było to, co się działo w Stanach Zjednoczonych. Epstein, czy jak to się czyta, czy Prince Charles. No ale dowody są inne. Kiedy te teorie spiskowe. Nie stają się teoriami spiskowymi, ja się pytam. Laputa dodał, jasne. Lepiej smarować sobie nawzajem i udawać, że wszystko jest ok. W sieci jest wiele fałszywych lub wyolbrzymionych pozytywnych newsów na temat krypto i to i te pewne i nie przeszkadzają, tak? Warto sprawdzać dwie strony po tu i samemu zdecydować. Dokładnie. To jest to, co ja tu robię. O to mi tutaj chodziło. O to. To jest punkt dodatkowy, o którym mówisz, Laputa, żeby każdy wiedział o dwóch stronach płotu, jeżeli inwestuje w świat krypto. No i na tym chyba dzisiaj zakończymy. Życzę Wam wspaniałego dnia jeszcze raz i pamiętajcie: zostańcie z bitcoinem.